Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z emocjonujących przygód z gry Wolfenstein Youngblood. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku razem z WGZ robiliśmy, nie wiem, jakieś pierdoły, jakieś misje poboczne robiliśmy, prawda? Zgadza się. A dzisiaj pójdziemy do podziemi. Zostały generalnie nam 4 misje, w tym 2 misje związane z bratami, więc krótko mówiąc, dzisiaj to już jak nic sobie z nimi się uporamy, a bracia to są też misje generalnie główne, więc... Okej, okay, tak, why not? Już, nie jest, dobra, już zaakceptuj. Prawdopodobnie coś mam wrażenie, że, że jak zrobimy sobie, odbijemy brata jeden, to już będzie jakaś końcówka fabuły. Coś mam takie wrażenie. Tak, generalnie każdy brat to jest jakby misja fabularna i po prostu robiąc tych braci, to przesuwamy tą fabułę do przodu. Tak. Tutaj ktoś na czacie zapytał się, gdzie jest Kitku. Generalnie, jako że Paulinka jest dzisiaj w domu, to po prostu Kitku leżą, nie wiem, na przykład Lucifer leży sobie na podłodze zamiast leżeć tutaj, ale pewnie zając życie będą trochę spędzać czasu z Paulisią, więc pewnie... Albo będą próbowały nikczemnie zakłócić stream i odcinek Bladiego. Tak, tym razem chyba żaden kot nie będzie wskakiwać na moje biurko, mimo że co chwilę im tłumaczę, żeby nie wskakiwały na moje biurko, bo tego nie lubię. Dobra, a tak poza tym, to zaczynamy odcineczek i tak, i generalnie ja muszę sobie znowu, mieliśmy chwilę przerwy, ja muszę sobie znowu przypomnieć sterowanie, to jest pierwsze, co muszę sobie zawsze przypominać, kiedy zaczynamy. Diesel Hammer brzmi jak świetna broń na sam początek, która jest idealną bronią do stosowania na cicho. Dobra, super umiejętność, korzystało się C. Dobra, zaczynamy. To tak, standardowo robimy to na cicho, panie VGZ. Zgadza się, zrobimy sobie to na cicho, polecimy, tylko Bloody. Już myślałem, że się wykryli. Nie wykryli mnie, ale zabiłem faktycznie jedną osobę. Cholera, nie mogę w nich trafić, jestem chyba dzisiaj jakiegoś, mam takiego... No ajajaj. Jesteś, no co ja mogę powiedzieć. Jestem więcej upośledzony, to mało powiedziane, co nie? Dobra, spokojnie, jeszcze ich dorwę, co nie? Na cicho to będziemy eliminować, tylko tu są chyba na bramkach, są górne. Właśnie tam idę. Tak mi się wydaje, o właśnie, chyba gdzieś tam były. Nie ma go tam, nie ma tu nikogo. Nie ma? No nie ma. Dobra, idę zabić. O dziwo. Cholera, no nie dam rady zabić chyba na cicho. Widział tak, cię. Widział mnie? Zaalarmował. Zaalarmował? O, tak, zaalarmował. No nie dało się tego załatwić inaczej. Dobra. Znaczy dało się, ale powiedzmy sobie, nie starałem się aż tak bardzo, jakbym mógł się postarać. Dobra, zajmij się tym gigantycznym pieskiem, co nie? Pieskiem? No, tym gigantycznym robopsem się zajmij. A tym tutaj, dobra. No. Dobra. Weź na niego, skieruj cały swój majątek. A ja... O, komendant. W ogóle jakieś paliwo. O, tu jest paliwo. O cholera. O cholera, ile tu gówniaków jest jakichś takich niefajnych, których bym nie chciał spotkać. Dobra, wchodzę gdzieś wyżej, bo jest niebezpiecznie się tu zrobiło. Na przykład na ten elegancko wyglądający balkon, chyba to się nie uda. Ajajaj, ale się czuję, w opresie się czuję. Dobra, muszę się przemieścić stąd, bo to nie jest najlepsze miejsce do walki z giga. Ojojoj, ja też mam samą pozycję. To tak, generalnie jest dużo... Nie no, ty masz lepszą pozycję, bo jesteś na dużej wysokości, co nie? Wiesz co, ale mnie tu roboty wszystkie atakują. To tak, czwóreczka... Pamiętaj, te duże roboty strzelające laserami są podatne na ataki tej snajperki naszej. No wiem, właśnie, to będę z nich zdejmować, co one nie? Strasznie szybko schodzą z tego. Dobra, przydałoby się, żeby trochę uzyskać sobie... No wsparcie. Właśnie, go trochę tutaj czepię. Dobra, czep, znaczy czep go. Dobra, coś jeszcze? To wszystko? To wszystko, ale potrzebuję buścika i daję ci również buścika. Dobra, daję ci buścika. Dobra, szczerze mówiąc, nie było to że dla nas żadne wyzwanie. No nie było. A wręcz się troszeczkę zawiodłem. Poczekaj, co mamy takiego ciekawego? Pamiętam, jak oni byli naprawdę problemem dla nas tutaj. Weź w tym momencie. Weź zabij to gówno, poczekaj chwilę. Co to było, bo nie pamiętam. To? To jest ten laserek? Nie, czekaj. A nie, dobra, wiem co to jest, ten wybuchowy, dobra, zapominam. Zastanawiam się, czy jest podobnie jak w Humanie, żeby wejść na głowę na przykład tego ziomka. Osiągnięcie oczywiście. Może tak być, nie, raczej nie ma. No, nie da się wejść. Dobra, pójdźmy, mi się wydaje w ogóle, że byliśmy w tych podziemiach, w sensie, bo była raz taka misja... Mamy tutaj wejść? Nie, czy tu mamy wejść, moment. No, pokazuje wskaźnik, że tak.
Tak, naprawdę mam tutaj wejść, aż. Tak, aż... a byliśmy tu, bo odblokowaliśmy sobie, tylko wróciliśmy. A, faktycznie, czyli tych podziemiach jeszcze... jako tako nie byliśmy chyba, bo a, tylko tam mam jeszcze działanie drugie. W sensie musimy. Ale to jest jakieś poboczne, to jest jakaś poboczna misja. No chodź, zrobimy. Nie, bomba chodź. W aucie. No chodź. Nie, chodź. To bomba w aucie, no. Nie ma opcji, idziemy no na misję, chodź. No bloody, nie ma opcji, no. Chodź za mną. No dobra. No. Musimy tutaj pewną zajść pod ziemię i zaraz zajdziemy pod ziemię. Idziemy po auto. No chodź tu. No chodź, dobra. No chodź. No dobra. No, nie będziemy iść po auto, kiedy musimy zrobić no bardzo dobra ważne misje główne. No, takie są zasady. Kurde, delewelowaliśmy sobie. Bunkier w małym Berlinie. Podziemne bunkry. To bunkier? Gdy trafisz do podziemnego nazistowskiego bunkra, pozwól, by rury poprowadziły cię przez betonowy labirynt. Po prostu podążaj za strzałkami. Widzisz? Podążaj za rurami. Dobra, niestety to jest taki element, że po prostu jest dobra, mega, ważne, mega... Ej. Masz... Mega, mega ciemno jest. Ty masz w tym latareczkę. A nie, to nie, dobrze. Nie, myślałem. Ja mam w ręce latareczkę tam. Już myślałem, że ty masz inną broń teraz w ręce w ogóle. Dobra, standardowo zacznijmy, chociaż to będzie ciężko chyba na cicho to robić, z logicznego względu. Zgadza się. Chociaż niestety nie będziemy nic widzieć. Choć... Nie, poszukaj Clouda. Musimy znaleźć Clouda w tym labiryncie. Szukali nas. Nie, ty. A nie, mamy go, tam jest. Znalazłem. O, poszło łatwiej niż sądziłem. Dobra, teraz musimy się nim po prostu dostać. Jakiś, co tu mamy? Te beczki tak kuszą, żeby w nie strzelić. Wiem, ale chyba musimy pójść na dół, tak mi się wydaje. Dobra, za rurami. Dobra, nikogo tu nie ma tak naprawdę. Ej, co to jest? Co to jest? Coś tu było? Znaczy, wiesz a, co? Moneta, dobra. Nikogo no tu nie ma, ale wydaje mi się, że po prostu kwestia czasu, jak zaatakuje nas horda nazistów. No, tak to już bywa z tymi nazistami. No, zawsze, pamiętaj, bunkier to zawsze jest horda nazistów. Dobra, co to można rozwalić? Czy to można rozwalić tym, czym myślę, że można to rozwalić? Tym można laser crafterem. O, co za zbieg okoliczności. I tak się składa, że mam coś... Poczekaj, o, to jest... To nie to. Nie, dobra, lecimy dalej. O. To. Poszło łatwiej niż sądziłem. Dobra, monetki, 50 monetek. No i elegancko. Monetki, jak wiecie, potrzebne nam są do ulepszania sobie broni. O Jezu! Co zrobiłeś? Zniszczyłem tą skrzynkę. No to chyba u ciebie w domu tylko, bo u mnie jest nadal cała. Ale w ogóle jakie pasywne drzwi, tutaj wygląda jakby jakiś sekret był, co nie? Niedostępne. Nieznana amunicja. To co jest ta amunicja kurde nieznana? Ale to jest chyba do elektrycznej broni, co nie? Tak. Możliwe, że jej nie masz. Dobra, w ogóle elektryczną broń mam, bo razem ją zdobywaliśmy. Tak? A, no wiem, no wiem, to tak, wiem. Wiem, że wyrzuciłeś, skoro masz nieznaną amunicję. Ale wiesz co, zastanawiam się szczerze mówiąc, bo podejrzanie jest tu za spokojnie tutaj, coś tu jest nie gra. No już nie. Powiedziałeś i się zaczęło. Nie, cicho, 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 cicho. A, to są normalni, to są ci. Naziści. Tak, tak, tak. O, no dobra, no to chyba na cicho zaczniemy, co nie? Dawaj. Oni są piętro wyżej. Jeden leży. Jest jeszcze jeden na dole. I to był komandor. Ja komandora jest... też zabiłem. Komendant, Jezu. Tutaj jest... Cicho, widzicie! Syneczka. O kurde, tutaj byli. No przyszło i ich więcej. Dupa. Dobra, aha, włączam się. Się skończyła. Ajajaj. Dobra, zepsułem. Dobra, trzech nie żyje. Tutaj masz skrzynkę, jakbyś chciał. Ale to wiesz co, musisz być ostrożniejszy. Dobra, masz skrzynkę? Tak, tutaj jest skrzynka. To zaraz, zaraz o ciebie wezmę, dobra? Ale aktualnie... O nie, psy, dogo psy są. Dogo psy? Uwaga, dobra, jest... Dobra. A, wow, ale mnie położył. Trochę się, trochę nie wyszło mi. Dobra, podniesiesz mnie na dole? Piętro niżej jestem, podniesiesz mnie? Tak już? No, ile ty żyjesz? Dobra. Dobra, idę dawaj, chodź szybko, podnieś mnie, trochę niemiętnie. O, cholera. Dobra, muszę stąd zwinąć na chwilę. Dobra, jestem w tym takim korytarzyku. Weź tam, omiń i wbiegnij do tego korytarzyka, bo wykrwawi się za... Staram się, dawaj, lecę. I tutaj stań za rogiem szybciutko, szybciutko, nie, podnoś mnie tutaj... No, za korytarzykiem jestem, wykrwawiłem się. Kurde, a już byłem za tobą. No, trochę ci zeszło szczerze mówiąc, dobra, daję tarczę. Musiałem ominąć tego ziomka. Dobra, masz szapek. No tu jest, o, jak szybko. No to pomóż mi. A dobra, zresztą, załatwiłem już sprawę. O, dobra, bardzo... gdzie jesteście, gałgany? Musi być chyba jakiś komendant, tak mi się wydaje. Już go nie ma chyba, tak mi się wydaje.
Bo cały czas jakieś ci się pojawiają. Nie, tu są jacyś nowi wrogowie. Strasznie wygodnie zmienia się rodzaj broni pomiędzy tymi w tej jednej zakładce, no tymi specjalnymi. No to prawda. Dobra. Już mamy wszystkich chyba. Chyba tak, dobra, tu była na górze skrzynka. No, możemy... Boże, to była pułapka! Ale numer! No skrzynka była pułapką, weź mi podnieść, no. Pierwszy raz taką akcją się zdarzyłem, skrzynka pułapka. Ja dostałem monety z tego. A ja dostałem pułapkę. Ja cię kręcę. Pierwszy raz taka akcja, co nie? Dobra, wyregeneruję sobie. Ale numer to było, taka pułapka na Bladeusza, nie ładnie, to mi się nie podoba. No dobra, była trochę walki. Rozejrzyjmy się po terenie, poszukajmy czegoś ciekawego. Tak, chodzę, właśnie szukam czegoś, co się może przydać. Ale ładne. Dobra, tu jest trochę amunicji. Monetek zawsze się przydadzą, mimo że to tylko 3, to jednak zawsze można sobie wziąć. Amunicja, monety. Okej. Była jakaś skrzynka, coś takiego bardziej wartościowego, co mogłoby mieć jakieś duże znaczenie? Nie. O, dobra, ja znalazłem skrzynkę. Chodź, tak, tutaj jest, tak, dobra, jest idę. Jedna skrzynka. Jak więc... ty śmiesznie biegasz. O, tu jest, dobra, widzę. Biegam z bronią ciężką, co nie, więc generalnie... Ale właśnie tak bardzo śmiesznie. Przeciwnicy przed nami. Dobra, dawaj, to standardowo próbujemy na cicho. Zabiję tego od tyłu. Oj. No, ale psy bojowe. Dobra. Robimy sieka. O, jednak nie. Malutko amunicji to strasznie. No. Dobra. Dobra, tu jest skrzynka, jakby co. Wiem, odważyłem. Dobra, wchodzą, jest komendant, zabiję go. Tu są dobra, paramoty. Komendant zabity. Boże, no, ale to ta snajperka jest teraz mega potężna. Ale powiem wam ci, że te specjalne bronie też są dosyć potężne. To jest jakiś szybki. No, jest jakiś sprinter. Dobra, psy. Dobra, psy, też ich widzę. Trzeba na nich tutaj uważać, bo są bardzo niebezpieczne gałgany. Dobra, tych mamy. A, uciekłeś mi, dobra. Potrzebujesz buścika? W sumie nie, jestem praktycznie pełny. Ktoś jeszcze został, czy tu to jest tyle? Skrzynka tu jest. To tyle. To tyle? Tak łatwo? Ej, a właściwie te granaty też się XP jako tych? Jako broń? Że zdobyła się level tak granatów? Czy nie ma czegoś nie, takiego? Granaty nie. Tylko nóż i te bronie. Tak myślałem. Nie wiem, ja sobie stwierdziłem, że będę leciał w te bronie najcięższe. Właśnie, czemu ja nie gram swoją ulubioną bronią? No... Dobra, ona już działa normalnie. A jaka jest twoja ulubiona broń? Blitz... Ej, tu z tyłu mam gościa! Pomóż mi! Jest. Cholera jasna! Ale mnie zaciekł. Pomóż mi. Pies do mnie przybiegł. Kurde, dziwne szczerze mówiąc, co nie, że walczyłem. Na nich jest to najlepsze, ta snajperka? No, tak, snajperka. Na nich jest najlepsza snajperka, oni od razu sadzą. Ale moja ulubiona to jest właśnie... Ej, ale powiem ci, że nie wiem czemu się tu pojawił. Myślałem, że oni się tu nie pojawią, bo to jest teren czyszczony. To jest skrzynka swoją drogą. No wiem, właśnie znalazłem, właśnie podniosłem ją. Dobra. Ile mi zostało do kolejnego... O, już prawie mam 30 poziom. Myślę, że już chyba wszystko tutaj przeszukałem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem. Dobra, coś... chyba tak, chyba to wszystko. Dobra, to już idziemy dalej w takim razie. Tu jest amunicja, pancerz i trochę HP, jeżeli potrzeba ci. Co to było za... Dziwne dźwięki tu były. O, więcej pancerza. Jeżeli coś potrzebujesz. Poczekaj, ale musiałbym to porozwalać. Nie. A, to by się nie rozwaliło, to? A. Nie, właśnie to jest tak, że się chyba... Ja to czasami... sekundę rozwalam, jak, to, no. jak w to biegnę. Ale co, ty używasz? A, bo ty co, wbiegasz. Tak. No cóż, no to tak też można, jak to się mówi. Każdy radzi sobie tak jak może. Dobra, chodź, uwalniamy tego Claudette. Dobra. To chyba była misja dodatkowa jednak mimo wszystko. Tak się chyba złożyło. Tak, to była dodatkowa. Dobra, Claudette, uratowa... Nie, to jest ziomek, ja myślałem, że to jest ona. Claude, to jest Claude. Claude, oj tam Claudette, Claude to jest. Claudette. O, amunicja. Monetki. Dobra, coś tutaj jest ciekawego, czy tu generalnie już nic nie ma? Tu jest jakaś skrzynka. Ale nie, to jest nie do otworzenia skrzynka. Trudno. O, z tej strony się otwierało. Co za zbieg okoliczności. Dobra. Znaczy z tej strony się otwiera, ale tylko z tej.
No wiem, ale chodzi mi o to, że paradoks, co nie, że główna bohaterka mogła tak naprawdę wyciągnąć broń i przestrzelić kłódkę z drugiej strony, ale lepiej sumie... było iść przez super tajną siedzibę nazistów, tak mi się wydaje. To zawsze jest lepsze rozwiązanie. Dobra, wchodzimy z tych kanałów. Było wesoło, ale jak to się mówi... Dobra, czemu go zostawiamy? Czemu nie idziemy z nami? No proszę się, bo jest uwolniony, to sobie poradzi chyba, co nie? No, poradzi sobie chyba, duży jest, dorosły już jest, duży chłopiec jest już. Poradzi sobie. Dobra, zwijamy się z tego miejsca. Ile można siedzieć w jakichś kanałach? Trzeba trochę po podwórku pobiegać. Idę. Moment, swoją drogą, my możemy się już teleportować? Moment, możemy się już teleportować do bazy? Nie, nie możemy, musimy wyjść z kanałów, chodź. No, tak, nie ma... możemy, czekaj, czy możemy? Czekaj. A może możemy? Możemy. Tak, zobaczę. No. Ustaw, nie, nie możemy się do bazy teleportować, co ty gadasz? Czy możemy? Ja mam wysyłanie prośby o podróż. Nie możesz kliknąć? Sophie chce wyruszyć w podróż, No mogę. Lola, no. Ja nie miałem takiej możliwości jak powrotu do katakumb. No to pamiętaj, że trzeba przytrzymać, Tak dłużej. No wiem, wiem, ale generalnie miałem po prostu tego. To dziwne. Kurde, ale nie, dobra. Nie wiem czemu, ale coś mi śmierdzi przy tym biurku. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy koty coś przeskrobały. Albo zestrałeś się. Aż tak to nie, w sumie. Może nie zamknąłeś drzwi od toalety? Nie, coś mi śmierdzi cały czas. A co się stało? Dobra, Paulina mówi, że to może z łazienki. No dobra. Czyli jednak po prostu po wizycie Bladeusza w łazience trochę capi. Nie w takim sensie. Oczywiście, tak się w takim. Tak czy siak prawdopodobnie ten zapach po prostu jest z łazienki. Dobra, to tak, wykonaliśmy jedną misję, no to co, chyba powiedz, musimy powiedzieć jeszcze jej, gdzie ona jest, to z nią pogadam. Tutaj. To ona? Dobra, tak, to musimy pogadać za Nice, który jest aż tutaj. Analiz. I na strzelnicę. No poczekaj, mam dodatkową misję, zaczekaj chwilę. A co jest na strzelnicy? Można trenować. A co, wcześniej nie można było? No wcześniej nie można było. No widzisz, teraz możesz sobie potrenować dzięki Cloudowi. No, ale jesteś groźny. Dobra, chodź, weźmiemy od niej misję kolejną, bo ona ma dla nas kolejne zadanie. Sprawdźmy, co chce tym razem. Udaj się do brata 2. No świetnie się składa, bo tam idziemy właśnie. To prawda. Okej, ponaparzam ich jeszcze trochę. Dobra, gałganie. No. Ejo. Dobra, czyli krótko mówiąc, dostaliśmy kolejną misję. No dobra, teraz mamy udaj się do brata 2, znajdź podchunda i wejdź do więzienia brat 1. To chyba analogicznie pójdziemy do brata 2, bo jest tam po prostu więcej misji związanych z bratem 2. No jeszcze dobra. Jest jakieś znajdź protohunda. Pytanie tylko, czy znajdź protohunda to jest jakby też zadanie główne? Tego nie wiem. Dobra, zaraz zobaczymy, o co chodzi z tym protohundem w sumie. Protohund brzmi trochę jak misja główna, zaraz zobaczymy, co nam napisze nasz ten. Gdzie jest ten protohund? Okay. Nie wiem, czy to jest misja główna, ciężko powiedzieć. Dobra, to co, idziemy najpierw do protohunda, czy najpierw do jakiegoś brata idziemy? Musisz podjąć decyzję w WGZ. Go protohund. Dobra, czyli brat 2, doskonale, tak więc no to w drogę. Dobra, tak się składa, że możemy bezpośrednio się do brata teleportować, bo już odblokowaliśmy tą strefę, więc chodź, teleportujemy się bezpośrednio do brata 2 i pójdziemy na wielkie odzyskiwanie. Dawaj, Brady, znajdź protohunta. Fryderyk, nie będziesz mi mówić, co mam robić. Idziemy do brata 2. No. Dokładnie. Mam tutaj pewne, jest dużo misji związanych z bratem 2, więc wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, żeby to ruszyć troszeczkę i odwiedzić to miejsce. Poczekaj, bo my zrobiliśmy tylko jednego brata, tak? Czy już dwóch? Dwa? A, czyli do brata 2 my chyba musimy wrócić, żeby jakieś tam biznesy ich pozałatwiać. To jest jako chyba misja jednak poboczna, wiesz? No ja wiem. No dobra, to dwie osoby chcą, żebyśmy wrócili do brata 2, to chyba możemy wrócić w sumie, co myślisz? Dobra, wróćmy. No, wiem, jesteś zadowolony. No trudno się mówi, no. Poczekaj, na cicho. Chodź. Na cicho. Czyli na głośno. Nie, dawaj na cicho.
Na głośno. Nie, na cicho dawaj. Na głośno. Na cicho. Na głośno. No i co, widzisz, zabiłeś? Nie wyszło. To nie moja wina. No dobra, ale sprowokowałeś mnie troszeczkę. Nie udało mi się go otoczyć po prostu, więc w zasadzie to jest po części twoja wina, bo mnie sprowokowałeś. Nieprawda, zaprzeczam. O cholera, ale mocno bije ten gałgan. Ja tam dalej robię. O Jezu, a mnie uderzy. Oj, 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 uciekam stąd. Masz apę. Dobra. Mocznego. Dobra. A bo tu są te uzbrojone super laski. Ja pierniczę. A wow, ale oberwałem. Patryk Bladi, nagrywasz odcinek, pozdrawiam, 5 zł. Tak, nagrywam odcinek, Bladi, nagrywasz odcinek, pozdrawiam. Dokładnie. Ja pierniczę, one są silne. Patryk Bladi, nagrywasz odcinek, pozdrawiam, 5 zł. Dziękuję ci za donicika, Patryk. Serdecznie cię pozdrawiam. I tak, nagrywam aktualnie odcinek. Piąteczka dla ciebie. Wielkie dzięki za donicika. Serdecznie cię pozdrawiam. No powiem ci, że to była gałgańsko trochę nam poszło. Te odzyskiwanie tego miejsca. To twoja wina. Dobra, nie mów kogo to jest wina, bo wina leży zawsze po obu stronach, pamiętaj. Twoja. No. Dobra. Dobra, czy tutaj właśnie coś było ciekawego? To chyba jakieś pierdoły były, co nie? Zresztą tak, ja jestem w miarę pełny. Mogę wziąć ewentualnie trochę apteczki. No dobra. Ej, ale otwórz drogę windy. Tutaj musimy coś otworzyć. A nie, bo to niżej, dobra. To jest na dole, tak, tak. No, mamy tutaj dwie misje związane z tym miejscem. Znajdź dyskietki z planami Zitadela. Mam jeszcze to i to jest gdzieś tam daleko, więc może zacznijmy od tego dalej. Niestety musimy się wrócić do tych samych lokacji, w których już byliśmy. A tutaj jakby na złość pojawili się znowu naziści, no cóż, zdarza się. No przejęliśmy, ale dalej tu są. Tak, przejęliśmy, ale znowu się pojawili. Dobra, pomóż mi. Dobra, pomagam ci. Ej, co nie to? Nic. No, użyj swojej siły, panie VGZ. Tak się pilnuje. No, nie, no dobrze mówię, zresztą WGZ, VGZ, kto by tam odróżniał? Jedno V. No, dobra, mamy skrzynkę, pamiętaj. Ej, znowu mamy pana bossa właściwie. Pan boss. No, tak w sumie się zastanawiam, czemu on jest znowu i to musimy, może nie będziemy z nim walczyć w sumie, bo to po co z nim walczyć drugi raz? Czemu właściwie on istnieje? Tu nie było czegoś takiego jak kody wyłączenia go przypadkiem gdzieś tam? Może były? Może nie. Dobra, chodź, musimy ten... Dawaj na cicho. O, chodź tutaj, przeszukamy na początku. Tu, 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 tu. Dobra, tu musimy znaleźć. Mam dyskietkę jedną. Dobra, tylko tym razem... Dawaj tu bokiem, przejdziemy po prostu. Dobra, muszę poczekać, jak mi się odzyska. O nie, w tym miejscu nacisnąłem tak, sobie kontrol. Ja pamiętam, co zrobiłeś. Poczekaj, odzyskać muszę niewidzialność dla świętego spokoju. No, sekundkę zaczekasz. Niech odzyska mi się maksymalnie niewidzialność, bo to wiesz, mimo wszystko jakiś ten... Dobra, proszę tym razem nie cwaniakować, idziemy. Dawaj. Cwaniakowanko, cwaniakowanko. Tararara. O, zaraz mi się kończy. No dlatego ja się zatrzymałem na postój. Daddy, dron do ciebie leci. Naprawdę? Dobra, ja tu musiałem odpocząć, bo byłem muszę trochę naładować niewidzialność. No, to jest misja na cicho, tak zwana. A no, uwaga na latające drony. Jak się ich pozbyć na cicho? No, dronów na cicho się nie da pozbyć. Bloody. No dobra, daj spokój. Miał być na cicho. No i praktycznie było. Dobra, tu stąd się na pewno da wyłączyć tego gałgana gianta. Pamiętam, że był jakiś przycisk typu naciśnij, żeby wyłączyć. Kurde, ile tych dronów tutaj narąbało. Dobra, to ty się tam z nimi bij, ja sobie tu poprzeszuk. Uuu, mam 30 poziom, najsik. No bez jaj, że tyle zmarnować amunicji na jakieś rąbane drony. Co ty znowu robisz? Nie, nic, bawię się tutaj ten... Pana ten... Okej, czyli tam nie ma żadnego problemu, ja sobie mogę tutaj przeszukiwać, okej. A gdzie to jesteś takiej gości? No przeszukuję sobie tutaj jakieś miejscówki, tu jest skrzyneczka, jakaś ale nie kaczetka. Poszedłeś tam dalej, czy poszedłeś? Nie, nie poszedłem, tutaj sobie siedzę tylko i przeszukuję, bo oni jeszcze nie wiedzą o mnie, tylko wiedzą o tobie. A gdzie ty wszedłeś tam dalej? Tam są właśnie te, tam jest misja? Nie, tu nie ma misji, tutaj jestem. Nie, tutaj. Co tu jest takiego? No skrzynka. A tu są tutaj znaki zapytania, to my tu chyba mieliśmy przyjść chyba, czy nie? Nie.
No jak to nie? Przecież jest wielki znak zapytania. Gdzie? No, w tym miejscu musimy tu znaleźć dyskietkę. Tu jest misja główna właśnie. A w tym, tutaj. No. A nie, to jest wyżej, to jest wyżej. To jest wyżej. Wyżej? No popatrz w górę. O, faktycznie jest wyżej. No dobra. A już myślałem, tylko jedno że to jest tutaj, za tą ścianką, tylko jest to też jest chyba z drugiej strony, trzeba wejść. Mhm. Dobra, szczerze mówiąc, mi się nie chce walczyć z tym kurbanem. Chodź do następnej lokacji. Ja nie tracę w ogóle niewidzialności teraz. No wiem, że nie tracisz, bo masz najwyższy poziom, 30. To jest ale dobra, poziom? No czwarty w sensie. Ale... chodź na górę, chodź na górę. O, kamień świderski, 50 gwiazdek, dziękuję ci za tego donecika, piąteczka. Chodź na górę, gałganie. No jestem na górze przecież. No chodź, idziemy dalej. Nie będziemy walczyć z tym lamusem, robotem, nie mamy czasu na takie pierdały. Dobra. Prototyp Diesel Quarkfera. No, Diesel Quarkfer jest dobrym bronią generalnie. No. Dobra, poczekaj chwilę. Raczej, jak tam? Ojeju. Amunicja. Amunicja gdzie? No tutaj. A, pełna amunicja. No cóż, zdarza się. Monetki. Milusia, milusia. No cóż. O, nie wyszło. No gin! Dobra. No cóż. Chciałem dobrze, ale wyszło jak wyszło. Dobra, załatwię to za pomocą elektrycznej broni. Dobra, załatwiam to z noża. No wiem, że załatwiasz to z noża, ale ja bardziej mi zależy, żeby inwestować, więc ten, że jak powiem, inwestować w bronię, co nie? Punkciki. Dobra, biorę kasetkę. I okej. No dobra, i tutaj też jest coś do przeszukiwania i to właśnie jest pod ziemią. Tutaj zresztą, to jest ten Diesel Kraftger chyba zdobyliśmy, tą naszą pierwszą broń. Mhm, to prawda. Dobra, jak tam wejść? Niedostępne, niedostępne. Dlaczego nie ma donate na przez PaySafe Card? Napisał się Gable i Łazarczyk. Dziękuję ci Gabrielu za 95 gwiazdek. To tak, nie mam pojęcia czemu nie ma. Wydaje mi się, że podobno jest, ale pod inną postacią. Ktoś mi tak napisał kiedyś. Nie wiem ile w tym jest prawdy. Dobra, znalazłeś to coś? Tak, znalazłem. Dostarcz plany techniczne z Itadele. Dobra, to udało się, zrobiliśmy tę misję. Prawda. No, dobra. No to teraz mamy jeszcze drugą misję, która jest w tym samym. Otwórz drogę windy. Musimy się po prostu cofnąć do poprzedniej lokacji teraz, co nie? Ojojoj, teraz biec tą całą drogę z powrotem. No, co ty sobie myślałeś? Takie życie gałganów z Wolfensteina. No, tutaj wiesz, z jednej strony niby przeszli, już zrobili tego brata, a z drugiej strony muszą potem do niego wracać, żeby robić jakieś pierdoły, jakieś misje no to, poboczne. No jakbyśmy nie mogli tego zrobić w trakcie. Jakbyśmy nie mogli tego zrobić od razu. No, już pamiętam, że od razu jakbyśmy tego... A tu się był jakiś skrót, czy taki tajny, czy trzeba było wracać taką dużą, długą drogą? Nie wiem. Nie było żadnego skrótu, co nie? Mhm. No dobra, no to w takim razie... Wrócimy drogą standardową. Coś ciekawego znalazłeś, że w komputerku sprawdzasz? Nie, tylko te dyskietki można odszyfrować, więc sobie sprawdzałem je. Podobno ktoś mi napisał, że to jest tak, że jeśli odszyfrujesz daną dyskietkę, to nie musisz pamiętać kodu, tylko po prostu na terminalu się pojawia ten kod tak na szaro. Że masz to odblokowany ten, że znasz ten kod, wiesz o co chodzi? No wiem. No to warto ci o tym wspomnieć, bo ostatnio o tym nie wiedziałeś. Ale wiedziałem. Dobra, już... ziom. Mijamy szybko tego robota, bo totalnie nie ma sensu z nim walczyć. I chodź tu w ogóle, mijmy ten cały sektor, bo to on jest bez sensu w ogóle. Lecimy, lecimy, lecimy. A jak stoisz, to ci się regeneruje niewidzialność? Ale czekaj, powiem ci już. Nie, tylko po prostu nie schodzi. Aha, no to szkoda, bo jakby się jeszcze ten regenerowało, to ale już myślę, byłoby że byłoby super. Zbyt OP. Myślę, no że byłoby zbyt OP wtedy. Wtedy tak jakby mógłbyś być wiecznie niewidzialny, można powiedzieć. Mhm. Dobra, mamy tu jeszcze jedną sprawę do załatwienia w tej lokacji, więc chodźmy się rozejrzeć. Oczywiście standardowo spróbujemy to zrobić na cicho, a jak nie wyjdzie, no to mówi się trudno. Też o tym samym teraz pomyślałem. Schodami. Nie? Co? Myślałem, że idzie schodem. Nie, no co tu, użyłem teleportacji. Użyj lasergę. Zobaczę, czy mi się przypadkiem amunicje nie skończyły, bo... szczerze mówiąc, wirze walki mogły mi się skończyć. Jak się nazywa? Laser Hammer? No nie, my tutaj mamy iść. Wiem, że mam tu iść, ale tu jakaś dodatkowa rzecz była, więc chciałem tam zajrzeć. I chyba ktoś cię właśnie usłyszał. Nie, nikt mnie nie usłyszał. No to dawaj, na cicho i załatwiamy to. A nie, to jest robot, dron. Da się drona na cicho załatwić? Okej.
Nie da się. Za bardzo. Nie da się na cicho, bo on wybucha. Dobra, to załatwiamy to. O cholera. Kurde, nie mogę tu wskoczyć. Rzuciłem nożem i je butnął. Wow, wow, lol, 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 lol. Ale teraz... O, au, au, au. Zdobyłem poziom. O kurde. Dobra, muszę użyć zaraz tarczy, bo moja tarcza została nieźle naruszona. Dobra, muszę do ciebie podejść w takim razie. Idę tam. O cholera, ten jest silny. Masz HP? On jest na snajperkę. No właśnie wiem, ja muszę pamiętać o różnych rodzajach broni. Boże, wcale nie był silny. Ale jak masz snajperkę, to ten, ale ja nie mam takiego nawyku szybkiego zmieniania broni, co nie? Pod czwórką... Nie, pod trójką jest snajperka, wiem, pod dwójką jest snajperka. Mimo ja już sobie to zapamiętałem, chodź tu, chodź tu. Poczekaj. O, dobra, to już wszyscy zabici już są? Tak. No dobra, to przełączamy te wrota. I co, otworzą się? Takie pisko? Patrz, otworzyły się. Ej, dobra, jeszcze gdzieś tu są wrogowie, mimo że ich nie widzę. Bo drony przyleciały, a już nie ma. Tak, już nie ma, na pewno. Dobra, to wchodzimy tam. Au. Ale poczekaj chwilę. Ja też mogę zainwestować w tę niewidzialność, więc tak zrobię. Dobra, inwestuj. No i elegancko, mam to samo co ty. Ta droga pod wodą gdzieś prowadzi? Jest tu skrzynka pod wodą tylko, z tego co widzę. Skrzynka? No. A tak poza tym to chyba to za bardzo tutaj nigdzie nie prowadziło. No nie. Wjeźdź windą na szczyt wieży jest tylko. I to jest niby gdzieś tam. Czyżbyśmy musieli iść tu w takim razie? Chyba tędy, no. Chyba tędy jest droga. I w tym rejonie tak obstawiam, że chyba nas nie było, panie VGZ, wiesz? No tutaj nas nie było, tutaj to prawda. Dobra, dawaj, wchodzimy. Zaraz się okaże, że to jakaś główna misja jest. No. Główna misja chyba u ciebie w domu. No chyba tak, panie VGZ. No otwieraj to, o. Dobra, Gałganie, zanim naciśniesz ten przycisk, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek, jak myślisz? Chyba tak. Niech ci będzie. Tak więc, elo, elo. No, elo.